Profesjonalne zabiegi wiosenne w zbożach ozimych to klucz do wysokiego plonu. W najnowszym cyklu mini wywiadów BASF przyjrzymy się, jak wyglądają zalecenia na 2020 rok na tym polu. Dotychczas w rozmowach z Rafałem Marasem, crop managerem BASF, poruszyliśmy wiele zagadnień technicznych związanych ze skracaniem zbóż. A co zyskuje sam rolnik ze skracania? Dzień dobry, Rafale. To już piąty raz, kiedy spotykamy się, aby porozmawiać o regulacji zbóż. Tym razem jednak chciałbym poruszyć temat wymiernych korzyści ze skracania. Czy rzeczywiście stosowanie regulatorów wzrostu wpływa na efektywność produkcji? Oczywiście, że stosowanie regulatorów wzrostu wpływa na efektywność produkcji, przynajmniej z kilku powodów. Po pierwsze, dzięki zastosowaniu regulatorów wzrostu mamy gwarancję albo zdecydowanie większe prawdopodobieństwo, że łan się nie wyłoży. Co za tym idzie, będziemy w stanie towar, który wyprodukowaliśmy, zebrać w dobrej jakości, bo łan, który wylegnie, praktycznie zebranie go w dobrej jakości nie jest możliwe, oraz zwyżkę plonu. I jakby to nie jest nadużycie z mojej strony. Co prawda, wielu z Państwa może powiedzieć, że same regulatory nie wpływają bezpośrednio na potencjał plonotwórczy, i to prawda. Natomiast jeżeli nie jesteśmy w stanie czegoś zebrać, to w tym momencie mamy obniżkę tego plonu, bo zbierzemy tylko pewną część. Więc tak, odpowiadając na Twoje pytanie, na pewno regulatory wzrostu wpływają na efektywność produkcji. Załóżmy, że jest dwóch rolników sąsiadów. Jeden skraca swoje zboża, a drugi nie. Co konkretnie może zyskać ten pierwszy? Takie top 3 korzyści. Rolnik, który wykonuje zabieg regulacji wzrostu w stosunku do swojego sąsiada, który tego nie robi, przede wszystkim zyskuje bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo o swoje pieniądze i o swój plon. To z jednej strony. Z drugiej strony zyskuje pewność, że materiał, który zbierze, będzie oczekiwanej jakości. To jest kolejna rzecz istotna. I trzecia rzecz, która również musi zostać zauważona, to, że zbiór plantacji, która jest skracana, jest łatwiejszy i bardziej opłacalny ekonomicznie w stosunku do łanu, który nie jest regulowany. Te trzy rzeczy to takie, można powiedzieć, podsumowanie zasadności stosowania zabiegów skracających. Czy masz może jeszcze jakieś dodatkowe rady dla rolników, którzy chcieliby dobrze zaprogramować swój plon? Oczywiście, mam taką radę dla rolników, którzy chcieliby dobrze zaprogramować swój plon. Jeżeli chcą mieć Państwo łan dobrze skrócony, mieć gwarancję, że produkt będzie działał w każdych warunkach, niezależnie od pogody i od temperatury, oraz mieć gwarancję, że będzie dobrej jakości, to wybierajcie produkty, które działają w różnych warunkach pogodowych i dadzą Wam pewnego rodzaju bezpieczeństwo i komfort wyboru terminu zabiegu. Takim rozwiązaniem jest Medax Max, który jako jedyne rozwiązanie na rynku wyczerpuje te wszystkie trzy cechy, o których wspomniałem wcześniej. Sami Państwo słyszeliście. Zastosowanie regulatora wzrostu takiego jak Medax Max to szereg wymiernych korzyści dla plonu i gospodarstwa. A już w następnej odsłonie naszego poradnikowego cyklu porozmawiamy o łączeniu regulatorów wzrostu z fungicydami. Jak zwykle tylko same konkrety. Dziękuję, Rafale, i do usłyszenia. Dziękuję również, do usłyszenia.